Jak zareagowałaś na te plotki, że ty i Kuba Wojewódzki to być może coś więcej niż tylko przyjaciele? No być może nie. Ja zawsze powtarzam, że niestety z kimkolwiek bym się nie pokazała, to zawsze tą łatkę do szyją, że to już na pewno jest związek, to już na pewno jest romans, to już na pewno jest nie wiadomo co. No niestety, mam znajomych, tak jak każdy, spotykam się z ludźmi i to jest po prostu kolejna znajomość moja i, no i każdy takie ma. Tylko no, tutaj niestety jesteśmy narażeni na dobudowywanie intencji i jakiejś historii. Czy to nie jest trochę na przykład tak, że mężczyźni w takim wypadku boją się z tobą umawiać, no bo właśnie zaraz na przykład będą jakieś zdjęcia, albo zaraz to wyjdzie na światło dzienne, a wiadomo, że czasami dobrze jest jednak tak troszeczkę podtrzymać tą prywatność w zaciszu domowym. Bardzo, bardzo. Ja zawsze pilnowałam swojej prywatności, nigdy w życiu nie pokazałam swojego partnera publicznie, więc jest prywatność dla mnie absolutnie ważna. Natomiast na pewne rzeczy nie mam wpływu. Moi bliscy mnie doskonale znają, wiedzą, kim jestem. Nieważne jest to, co przeczytają gdzieś tam w mediach. I te osoby są dla mnie bliskie i ważne, więc no, ludzie mają potrzebę komentowania, porównywania się i myślę, że jest to złe i trzeba otwarcie o tym mówić, bo jest to raniące, jesteśmy ludźmi tak jak każdy inny i po prostu też bywa to smutne, no ale trudno, no tak jest życie. A jak w ogóle poznałaś się z Kubą Wojewódzkim? Podczas współpracy tak naprawdę. Została mi zaproponowana współpraca i wtedy się zaczęliśmy rozmawiać, no i się zaprzyjaźniliśmy, poczuliśmy wspólną, że tak powiem, wrażliwość i to naprawdę bardzo fajny człowiek.